Witam serdecznie na nowym spotkaniu jogi w systemie miłości. Będziemy dalej rozważać, jakie konsekwencje daje upublicznienie wiedzy ojca Pio, jakie konsekwencje w życiu wielu osób. Pozdrawiam pieśń pieśni, pozdrawiam miłość nad miłościami. Jesteś we wszystkich umysłach uznawany, jesteś jedyne warte poznania. To wychwalanie źródła, poznawanie miłości źródłu, to jest coś po przebudzeniu tak normalnego jak oddychanie. Nie wiem, czy pamiętacie, jak już Sławek Piwowarczyk udostępnił sporą część wiedzy, którą otrzymał od ojca Pio i został ujawniony w Wiesiu. Tagen nakręcił pierwsze takie filmiki z Wiesiem. To, o ile pamiętam, to jeden miał 600 parę tysięcy wejść, jeden ponad 200, jeden 140. W sumie trzy filmiki prawie milion wejść miały. Czy to się przerodziło w jakiś huragan, przynajmniej w tym kraju, nie mówię na świecie? Nie, jeszcze nie. Ląd został zapalony, eksplozji jeszcze nie ma. Naszym zadaniem jest dbanie o to, żeby ten ląd nie zgasł i nasze codzienne życie w tym kierunku powinno się udawać, żeby ta eksplozja jak najszybciej nastąpiła. A czy to jest jakiś weekend czy wakacje, to nie powoduje, że świat jest mniej szalony. Jogin o tym pamięta i wewnątrz swojej świątyni cały czas zapala światło dla błogosławienia, choćby na chwilę, chociaż westchnienie, akt strzelisty, by ugasić pożar szaleństw, który trawi Matrix, aby wszyscy zdążyli się wyzwolić. Robimy to po to, aby ugasić pożar szaleństw. Przecież to, co widzimy wokół siebie, to jest jedno wielkie tornado ognia, które zmiata racjonalne funkcjonowanie. Pamiętajcie, że ludzie są spragnieni waszego błogosławieństwa. Waszego wyjątkowo, bo już wiecie, przeczytaliście wiedzę ojca Pio, zapoznaliście się z tym przesłaniem. To wasze błogosławieństwo jest w pewnym sensie wyjątkowe. To, co oferujecie, troszeczkę odbiega od tego, co ksiądz Rydzyk oferuje. Idź, nie ruszaj tego. Chodź tutaj. Chodź. Kotek lubi przewód od mikrofonu jeść. O, właśnie. Oj, Kicia, nie gryź mikrofonu. Musimy pamiętać o tym, no tak, chodź. Tak, mikrofon to łakomy kąsek dla kota. Musimy pamiętać o tym, że w dzisiejszych czasach ludzie wszystko mają na opak. Wyobraźcie sobie, że macie dostęp do wiesiorynek. Macie dostęp w ręku, no bo macie na przykład smartfona. Możecie sobie w smartfonie oglądać wiesiorynkę albo jakieś fajne, wznoszące rzeczy. I co potrafi człowiek zrobić, mając taki smartfon w ręku? 3/4 społeczeństwa robi głupoty. Na przykład pamiętacie niedawno taki szał był z Pokemonami. A tam macie fenomenalne urządzenie, zaawansowaną technikę, którą można wykorzystać do dobra,
A co ludzie robią? Na przykład szukają Pokemonów. To jest tak, jakbyśmy mieli wehikuł czasu i jeździli nim na zakupy do Tesco albo do Lidla. To jest coś podobnego. Tak, z lekka uszkodzona jest świadomość człowieka. To, co jeszcze jest interesujące, jeśli chodzi o ludzi, którzy przebudzili się, to jest ta totalna zmiana postrzegania sensu życia. Jako takie porównanie mogę na początek dać na przykład osoby, które przechodzą na libertarianizm. Przestają po odpowiednim przygotowaniu jeść, niektórzy też pić. Przynajmniej w tym początkowym okresie to też nie je się i nie pije. I nagle okazuje się, że ludzie tak przestają spać albo tyci śpią, no bo organizm nie zużywa energii na trawienie, więc nie ma potrzeby odpoczynku. Ale człowiek nie chodzi do toalety, to jest też dosyć specyficznym doznaniem. Nie traci mega ilości czasu na jedzenie i poszukiwanie jedzenia, czyli chodzenie do sklepu. Czyli w pewnym sensie to jest taka osoba, która troszeczkę uciekła z Matrixa. I wszyscy, którzy na przykład przymierzają się do tego albo doświadczyli tego, wiedzą, że trzeba zapewnić sobie zupełnie nowy rodzaj zajęć. Mój przyjaciel na przykład, kiedy przeszedł na libertarianizm, no żeby nie sfiksować, no bo to całymi dniami nagle człowiek jest w innej rzeczywistości, tłumaczył książki swojego nauczyciela Manuela Szocha. I wszystkie książki przetłumaczył i wydał. Ale ten okres, kiedy właśnie przechodził na libertarianizm, był libertarianinem, spożytkował na przetłumaczenie, czyli na bardzo fajną rzecz. Carlos Castaneda też o tym opowiadał, że Don Juan ostrzegał, jego nauczyciel, że w momencie osiągnięcia nowej percepcji, nowej świadomości będziesz musiał się wszystkiego od początku uczyć. Albowiem wszystko, co do tej pory robiłeś, nie ma dla ciebie większej wartości, większego sensu. To, co jest popularne wśród ludzi, dla ciebie jest jakby niewidoczne, pozbawione smaku. I podobnie dzieje się na tym naszym podwórku. Jeśli osoby przebudzą się, bo to przesłanie Ojca Pio zadziała, to jest tak jak tutaj Wiesiu, już to kiedyś czytałem, w jednej ze swoich myśli umieścił. Osoba w pełni świadoma swojego celu życia na tej planecie nie ma już właściwie żadnych obowiązków do spełnienia. Poznanie drogi do Boga i powrót do domu niebian, oddanie wszystkiego Jemu samemu, to szczyt czynności, jakie może tu osiągnąć. Poprzez taką postawę buduje się na ziemi postęp, cywilizację pokoju i miłość systemu miłości. Tak Wiesiu pisał. Czyli bardzo jasno postrzega bezsens różnych poczynań, że to jest marnowanie energii i nie służy temu, co on doświadczył. Wie skąd jest, wie kim jest i dokąd się udaje. Tak jak Charbel mówił, jeśli jakaś droga nie kończy się w niebie, nie wchodź na nią. Prosta selekcja, bardzo prosta selekcja. Osiągnąć wyzwolenie. Są różne sposoby wyzwalania na tej planecie. Jedni siedzą w Himalajach, jedni robią specyficzne techniki jogiczne, jedni chodzą do meczetu, jedni ten meczet już opuścili, jedni chodzą do kościoła, jedni już ten kościół opuścili. Nieważne, wszystkie chwile są dozwolone, byleby osiągnąć wyzwolenie. I tak jak tutaj Wiesiu powiedział, nie ma już żadnych obowiązków do spełnienia. I od razu tutaj zaznaczamy, że nie chodzi o jakiś stan głębokiej depresji, bo jest to wręcz odwrotnie, jest stan głębokiej radości, zrozumienia i spełnienia.
tyle wcieleń i no i w końcu bingo. Udało się, zostało to wszystko rozszyfrowane, wiemy co trzeba zrobić. Te ostatnie dni fajnie trzeba spędzić, czyniąc dobrze i nie powodując chaosu. To właśnie przez to będzie się budował ten postęp i cywilizację pokoju i miłości. Nie powodować żadnych już strat po drodze, tylko budować skocznię, która będzie nas wystrzeliwać w wiadomym i nasze następne pokolenia w wiadomym kierunku. Bo ten świat się tak zaraz sprzecznie skończy. I to jest bardzo istotne, żeby ludzie sobie uświadomili po przebudzeniu, jak ma to ich życie wyglądać, co mają robić, jak się dzielić. To jest najfajniejsza rzecz. Żyć tylko dlatego, aby się dzielić tą dobrą informacją, tym dobrym newsem od ojca Pio. I tak jak tu też Wiesiu napisał, gdy zdobyłeś mądrość Bożą, nie lękaj się, pokój zostanie już dla ciebie na trwałe, nikt ci go już nie odbierze, od tej pory bądź wszystkim dla wszystkich, w sercu swoim rozgrzeszaj każdego, a na swojej życiowej drodze wszystkim błogosław. Od tej pory nie należysz tylko do siebie, stajesz się szczęściem i radością innych. To jest taka właśnie wprawka do bycia w jedności, bycia w jedni. Z takich technicznych rzeczy, tak, no teraz mi przypomniało się, żeby mi to nie umknęło, ponieważ będą teraz duże jakieś perturbacje z wieloma portalami, z wieloma witrynami. Ja też mam swoją kopię kanału YouTube'owego na Brightonie. To jest tak jak Rumble czy Bitchute bez cenzury. Jest to witryna, która wspomaga treści zagrożone cenzurą. Tam będzie adresik pod filmem, to zobaczcie, czy wam to dobrze chodzi. Kliknijcie, zobaczcie, czy odcinki się dobrze otwierają. Tam zapakowałem całą kopię strony. Ewentualnie dajcie w komentarzach znać, czy coś jest nie tak, czy coś jest do poprawienia na Brightonie. Umieszczę też, a propos właśnie systemu miłości, taki mój ulubiony fragment, chyba ze 4 minuty trwa. On będzie u mnie na kanale wisiał jako oddzielny film. Kolacja z Andrzejem. Na pewno te 4 minuty będzie jak miód na serce dla wielu systemowców. Także polecam też ten filmik. Kolacja z Andrzejem będzie pod spodem link jako oddzielna pozycja. Czyli wracając do początku dzisiejszego spotkania, pamiętamy jak było te w 3 filmikach prawie 1 000 000 odsłonięć Wiesia na Tagen TV, to musimy sobie zdawać sprawę, że ten pierwszy błysk, zachwyt nie poszedł na marne, to gdzieś tam powoli kiełkuje, ten ląd się tli i w tej chwili do nas, po naszej stronie jest piłka i od nas zależy, kiedy i jak ta eksplozja nastąpi. Na razie ląd się pali. Nie traćmy czasu na naprawdę zbędne rzeczy. Jeśli doba ma 24 godziny, mamy dostęp na przykład do internetu, do YouTube'a. Wyszukujmy rzeczy, które będą nas wznosić. Nie trać czasu na pierdoły. Te parę chwil, które są do końca, do wykonania ostatniego oddechu, zleci dużo szybciej, niż by się komukolwiek mogło wydawać. To będzie błysk. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby to było ostatnie wcielenie. I jeśli szukasz czegoś, czy to wśród książek, czy wśród gazet, czy w internecie, nie trać czasu na coś, co rozwadnia tą rzeczywistość i oddala ciebie. Jeśli coś nie kończy się w niebie, od razu klikaj dalej. Myszka jest bardzo szybka, uniwersalna, można bardzo szybko klikać i przewijać. Przecież zobaczcie Netflix czy Amazon, tak z ciekawości
usiadłem wczoraj, czy coś tam ciekawego jest, no to 99,9% tych kanałów to jest matrixowa taka rąbanka. Cały czas wojna, krew, przemoc, horror, wojna, krew, przemoc, horror. Zobaczcie, jak uszkodzona bardzo jest psychika kogoś, kto pisze i kręci horrory. Komu taka istota służy, czyje głosy słucha, że jest tak natchniona do takich okropieństw. Może to jest tak, że niektóre te duszyczki piszą z doświadczenia, prawda? Może w poprzednich wcieleniach tak mordowały, czy takie rzeczy robiły. Ale jest to bardzo, bardzo chore i tej planecie i wszystkim szkodzi. Więc nie zasilajmy takich rzeczy, oglądajmy coś fajnego. Ja jak wczoraj usiadłem, ile mi to mogło zająć? Z 15 minut takiego klikania. Byłem przerażony, że nic nie było. Dopiero zobaczyłem film Niezwykły świat grzybów o odkryciach Paula Staneca. I to na Netflixie naprawdę jest film, no, który można polecić. Jest to pozytywna jakaś tam jednostka w tych tysiącach pozycji, które są chłamem. I pewno wy też, jak oglądacie z telewizji, ja akurat telewizji nie mam, mam tylko internet, to też zauważacie, że Matrix nie ma nic do zaoferowania, nic, co by mogło konkurować z niebem, z tą dobrą nowiną. Owszem, nic nie może w tych mediach konkurować, ale wiele rzeczy jest tak skonstruowanych, że przyciąga uwagę. Nieźli psycholodzy na tym pracowali, ale wy już jesteście na takim etapie, że nie dacie się w to wciągnąć. Czyli reasumując, pamiętajcie, że ludzie są spragnieni waszego błogosławieństwa. Jedziesz samochodem, błogosław wszystkich. Masz tam trasę do Gdańska. Błogosław wszystkich. Promienie słoneczne padają na każdego, na dobrego i na złego. Twoje błogosławieństwo też tak powinno padać. Na każdego. No ty nie wiesz, czy mijasz jadąc samochodem świętego czy przestępcę. Błogosławisz wszystkich, aby zakończyli swoją podróż i taką sobie przygodę tutaj w Matrixie. Dobrze jest taki nawyk wykonać, no bo skoro już wiesz, no to co masz lepszego do praktykowania? Pokaż mi taką rzecz, która byłaby lepsza do praktykowania niż błogosławienie ludziom i pomaganie w powrocie i nie robienie więcej zamętu na tym planie. Chodzi o to, żeby żaden bałagan po nas tutaj nie został. I tak te ostatnie kilka chwil przeżywamy. Co to jest to? 40, 50, 60 lat dla niektórych do wykonania ostatniego oddechu. To jest mignięcie okiem. To tyle na dzisiaj. Życzę wam dobrego czasu. Dzisiaj tak chyba troszeczkę nawet krótsza wyszła audycja. Także błogosławieństwa dla wszystkich. To jest też taka forma ekstatyczna modlitwy. Bo z reguły ludzie się proszą. Tam proszą o pieniądze, o samochód, o mieszkanie, o pracę. No rozumiemy to, żeby jakoś przeżyć, no jest czasami to potrzebne. Ale w momencie, kiedy przeskakujemy na błogosławieństwa, na radość, na błogość, to w tym momencie jest to taka niesamowita jakość, że możemy ją nazwać niesamowitą jazdą. Taką fajną parafrazę wam przeczytam. Kiedy człowiek wpada w szał, staje się świętym. Kiedy święty wpada w szał, staje się świętym w błogości. Kiedy święty w błogości staje się szalony, staje się jednym ze źródłem. I tego wam życzę, żebyście tak w sposób święty zwariowali, żebyście byli boskimi szaleńcami, bo to gwarantuje wam takie szaleństwo, że zdobędziecie niebo. Gwałtownicy zdobywają niebo, prawda? Tak to jest. Życzę wam dobrego czasu,
dobrej praktyki błogosławieństw, dobrego nawyku błogosławieństw, dobrej rzeczywistości w błogosławieństwach. Do miłego.